Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do wspierania nas na patronite.pl, do komentowania tego nagrania i innych wszystkich naszych nagrań, do kciuków w górę, do kciuków w dół, do wszystkiego, co nam powoli zwiększyć zasięgi, bo o to chodzi, żeby jak najwięcej osób obejrzało naszą rozmowę, moją rozmowę dzisiaj z Andrzejem z Białogardu. Przywitaj się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Andrzej, napisałeś do mnie, jak zaczęliśmy korespondencję, coś takiego o tym, coś takiego. No, napisałeś takie zdanie, że od samego początku chciałeś nie być. Co to znaczy? Od dzieciństwa zacznę. Było coś takiego. U mnie w domu praktycznie nie było alkoholu. Matka w zasadzie w ogóle nie piła na jakichś imprezach, tam kieliszek dwa. Były urodziny, imieniny, rocznica ślubu, przychodzili goście, garniturki. Nie było może OEŁ, ale też nie było jakichś strasznych tragedii. Stół, wódka, czasami się ktoś skuł, ale niezbyt często. Nie było tragedii, nie? Natomiast mój ojciec walił cały czas. Pił w pracy, po pracy, zamiast pracy, bo mógł sobie na to pozwolić. Bo był prywaciarzem w tamtych dawnych czasach. I w sumie był terrorystą mentalnym takim. Był królem, wymagał, nie? Utrzymywał całą rodzinę. Od wszystkich wymagał, wszystkich wyśmiewał. I wszystko musiało być tak, jak on chce. Ja teraz wiem, że on w ogóle nie był złym człowiekiem. On chciał dla nas dobrze, tylko chciał tak, jak on sobie wymyślił nasze życie, nie? I pierwsze moje takie wspomnienie z dzieciństwa, takie ważne, albo może nawet najważniejsze, to było coś takiego. Ojciec wracał najebany w nocy, na przykład, czy wieczorem. Dla mnie, jako dzieciaka, to już była noc, ale mógł być wieczór. W specyficzny sposób otwierał drzwi. Ja wiedziałem, że to on wchodzi, nie? I się budziłem, zawsze się budziłem. I on zaczynał, matka już od razu musiała dawać obiad, bez względu na porę dnia i nocy. Jak zjadł ten obiad albo nie zjadł, zaczynał, nie wiem, czy znasz taki rodzaj krzyku szeptem, żeby dzieci nie obudzić, nie? Wiesz. A ja już nie spałem nigdy i któregoś dnia, jak mi się wydawało, że jest ostrzej troszeczkę, on nie bił, ani nas nie prześladował fizycznie, ani matki, chyba że o czymś nie wiem. Natomiast był taki, no chujowy był. I kiedyś mi się wydawało, że on troszeczkę przesadza, to znaczy, że całkiem przesadza, że jest za ostro. I miałem, nie wiem, czy, ja miałem 6 lat wtedy może 5, ale nie, raczej 6. Nie wiem, czy pamiętasz takie karabinki dla dzieci, które miały koreczek na sznurku, jak się strzeliło, to wypadało, nie? I ja wyskoczyłem z tym karabinkiem do ojca i tam krzyknąłem, żeby zostawił mamę, nie? I oni się tak rozczulili, bo taki blondynek w piżamce, nie, z tym karabinkiem, ojej. I się uspokoiła ta sytuacja. I później tak sobie opowiadali, jaki to ja jestem bohater, nie. Ja się czułem taki poniżony, bo oni myśleli, że ja będę strzelał z tego karabinku, że jestem idiotą. A ja chciałem mu przyjebać po prostu, nie. I zauważyłem, że jak on przychodzi do domu i robi tą taką szeptaną awanturkę, a ja się pojawiam, idę do łazienki na przykład, czy idę się do kuchni napić wody w tej piżamce, to on się wtedy uspokaja i idzie spać, nie? I ja nigdy nie spałem, jak on przychodził. Brat był młodszy o 2 lata, jest młodszy o 2 lata, że on nawet tego nie wiedział, on spał, nie? I ja sobie wkręciłem do głowy, że ja ich bronię, nie? I później to tak trwało lata. W sumie, jak ojciec nie pił, ja miałem w sumie dobre dzieciństwo, nie? Skąpy nie był. W czasach głębokiej komuny, jakieś w czasy w Juracie, w Międzyzdrojach czy w Bułgarii. To zajebista rzecz, nie? No to wypas. No.
Było zajebiście, nie był skąpy, dawał kasę, wymagał posłuszeństwa. Nie? Natomiast ja z natury swojej byłem krnąbrny już od dziecka i nie mogłem się temu podporządkować. Nie? Zauważyłem, tak jak mówię, że jak wychodzę, no to on się uspokaja. I ja już to robiłem cały czas. Czekałem, aż on wróci. Nigdy nie spałem. I pilnowałem tej matki i tego brata, nie? Jako tam sześciolatek, siedmiolatek, ośmiolatek, dziewięciolatek. I mój ojciec, pan alkoholik, w sumie dobry człowiek, z poczuciem humoru, oczytany. O, taka dygresja. Spotkałem ostatnio jakiegoś gościa i jak się dowiedział, jak się nazywam, on mówi, a tam u twojego ojca w tym zakładzie, to tam elita się schodziła, nie? Nauczyciele, dyrektorzy i tam oni pili, ale jakie dyskusje były elitarne. A ja z tej elity to pamiętam, pamiętasz telewizory Rubin? Mhm. Taki karton po telewizorze Rubin, tak wypełniony kapslami po wódce, nie? Taka elita. To tak na marginesie. Jak dorastałem, to i wychodziłem z tego pokoju, żeby ojca uspokoić tym swoim chodzeniem, no to już było troszeczkę, stawało się groźniejsze dla mnie, bo ja już byłem starszy i on tam potrafił mi coś powiedzieć, nie? Ale dalej to działało. Ja się go bałem w sumie, bo byłem dzieciakiem, do momentu, w którym przestałem się go bać w jednym dniu. To była rocznica pierwsza stanu wojennego i wtedy jakoś pocztą pantoflową ludzie się zmówili, że na znak takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego wystawią w tą rocznicę stanu wojennego świeczki w oknach, nie? No i mój ojciec się tym strasznie jarał, ile on tu świeczek wystawi. I przyszła ta rocznica, ja się go pytam, czy wystawiamy te świeczki, a on mówi, że nie, bo my możemy mieć kłopoty w szkole. Zrozumiałem, że on tchórzem jest zajebistym, nie? I przestałem się go bać wtedy. Już, no to już wtedy była ósma klasa chyba, w ósmej klasie. No to już potrafił, jak ja wychodziłem, to potrafił mnie tam nawet popchnąć czy coś, nie? Ale ja już jawnie wychodziłem i patrzyłem na niego na przykład, nie? Prowokacyjnie. Doszło do takiej sytuacji, że kiedyś przyszedłem wcześniej ze szkoły z dwoma kolegami, tam siedzieliśmy sobie u mnie w pokoju, słuchaliśmy muzy. I ojciec z jakiegoś powodu przyszedł też wcześniej. I nagle mu się włączyło, że on będzie dobrym ojcem. I chciał z moimi kolegami porozmawiać o Andrzeju, nie? Ale tak się kwaśnie zrobiło przecież. Jak, nie? No i oni się zaraz, no nie chcieli za bardzo rozmawiać. Ja też przy tym siedziałem. Tak głupio było. Głupia sytuacja. I oni się zaraz zawinęli do domu. Ja ich odprowadziłem w przedpokoju. Jak już wychodziłem z przedpokoju, to dostałem pierwszy strzał, nie? Później drugi, bo to taka partyzantka była. Później już się zasłoniłem, już nie był w stanie mnie skrzywdzić, bo cienki był po prostu. Ale to był jeszcze ten czas, to wychowanie takie, może nie szacunek do ojca, ale żeby ojcu oddać. Wtedy już go mogłem wyrzucić przez balkon, ale jeszcze to coś takie było, nie? Zajebiście mnie wtedy poniżył. Ganiał mnie naokoło stołu, nie mógł mnie złapać, nie? Obiecałem mu wtedy, że się zemszczę, nie? Że kiedyś mu to przypomnę. Przestałem go wtedy szanować, a nie bałem się go już wcześniej. Wracając jeszcze do takich młodzieńczych lat, pamiętam w podstawówce, to była piąta albo szósta klasa, wracałem ze szkoły i nagle sobie uświadomiłem, że nic nie ma sensu, nie? Nic, kompletnie. Że obojętnie co się wydarzy, to nie ma żadnego znaczenia, nie? Prawdopodobnie to był jakiś epizod depresyjny w czasach, kiedy depresja jeszcze nie była modna. I przestało mnie interesować cokolwiek. Wtedy. Lubiłem historię, lubiłem tam jakąś taką sztukę dziecięcą wtedy. Przestało mnie to kompletnie interesować. Tą podstawówkę jeszcze tam jakoś dociągnąłem. Ale już mi się nic nie chciało, nie? I trzeba było wybrać jakąś szkołę po podstawówce. A ja nic nie chciałem robić. No to mówię, może pójdę do plastyka.
Ojciec mówi, nie będziesz po plastyku, co będziesz robił? Wystawy w sklepach dekorował, coś innego. No to zdawałem egzamin do szkoły morskiej, miałem to w dupie kompletnie. Oczywiście nie zdałem, jakieś poprawkowe były i poszedłem do szkoły rolniczej. Nie? Z dnia na dzień znalazłem się kurwa w trzecim świecie, to był 81 albo drugi rok. Moje małe miasteczko było cofnięte bardzo, a ta wieś była jeszcze gdzie indziej. Nie? Ale też nie miałem z tym za bardzo problemu, nie chodziłem do tej szkoły, bardziej spotykałem się tam z jakimiś kolegami i szliśmy na wagary. Nie obchodziło mnie to. Rodzina sobie jakoś wkręciła w głowę, że ja się nie uczę, dlatego że mi ojciec do plastyka nie pozwolił pójść. Ja wiedziałem, że to jest nieprawda, bo ja do tego plastyka i tak bym się nie dostał, bo tam trzeba było zrobić na przykład do egzaminu 20 rysunków, a mi by się nie chciało, nie? Ale wytłumaczenie było dobre, miałem spokój, nie uczyłem się, bo mnie to nie interesowało i tak dalej. Wcześniej, jak ja już nie chciałem, chciałem, żeby mnie nie było jako dzieciak, nic nie chciałem robić, nic mnie nie interesowało i odkryłem alkohol, nie? I to było zajebiste. Ile miałeś lat? To było dosyć późno, 8 klasę chyba skończyłem. Pojechałem na biwak ze starszymi kolegami i tam piliśmy cały czas. I to było zajebiste, naprawdę. Bo w sumie nie docierały do mnie te bodźce, nie? Informacje. I starałem się już od wtedy pić jak najczęściej, jak najwięcej, jak tylko się dało i obojętnie co, ale w tamtych czasach to wchodziło piwo i wino, bo wódka jednak nie smakowała, nie? Wtedy jeszcze smak miał znaczenie. Ale od początku samego chciałem chlać, nie? Bo to było fajne. Przychodzili do mnie koledzy, z którymi piłem na drugi dzień i się mnie pytali, co wczoraj było, nie? Bo mi się film urwał. Ja tego nie potrafiłem zrozumieć w ogóle, jak się film urwał. Opowiadałem im, aż któregoś dnia mi się urwał, nie? I to było jeszcze lepsze. To było dokładnie to, o co mi chodziło. Żeby co, nie pamiętać, co było wczoraj? Zupełnie? Żeby w ogóle niczego nie pamiętać, nie? Żeby tak... I dążyłem do tego przez cały czas. Nie chciałem mieć rodziny, samochodu, domu, pracy, niczego, bo to, tak sobie wymyśliłem, nie? To by mnie odciągało od picia, musiałbym się tym zajmować. Musiałbym, nie wiem, dbać o willę z basenem, czy o jakiś samochód, tankować, zmieniać jakiś olej, nie? Ja chciałem tylko pić. I pamiętam, takie cegiełki mi wskakiwały, które mi pomagały w budowaniu muru takiego wokół siebie. I pamiętam, siedziałem sobie, pamiętasz te kalendarze takie, co się kartki wyrywało? Mhm. I tam były różne mądrości z tyłu, nie? Tak. I w którymś takim kalendarzu był taki test, 10 pytań. Ja sobie na to odpowiedziałem. I na końcu było, jeżeli pozytywnie odpowiedziałeś na 3, to jesteś alkoholikiem, nie? Ja pozytywnie w wieku chyba 15 lat odpowiedziałem na 9, bo 10 było, czy straciłem robotę przez picie. No, to nie dotyczyło mnie, nie? Na 9 odpowiedziałem. I tak patrzę, kurwa, jestem alkoholikiem. No to teraz już muszę pić, nie? Bo co ja wiedziałem o alkoholizmie? Alkoholik musi pić. I to mi tak przypasowało. Moi koledzy to byli pijakami albo lubili wypić, a ja już byłem alkoholikiem, nie? I musiałem pić. Następną taką rzeczą, która mi... Lubiłem muzę w ogóle, od zawsze. W moim domu leciał pierwszy program Polskiego Radia. Ta Kunicka, Połomski i tego typu rzeczy. Kiedyś przyszedłem do wujka mojego, to znaczy on się hajdnął z moją ciotką, no wujek. On siedział w słuchawkach, ja coś od niego chciałem i on mi dał te słuchawki na chwilę, żeby mi tam coś znaleźć. I normalnie, jakbym dostał strzał, nie? Tam jakiś Deep Purple leciało, Made in Japan, koncert. I to było coś, czego ja nigdy nie słyszałem, nie? Zajebiście mi to przypasowało. Zaczął mi pożyczać taką muzę Led Zeppelin, takie rzeczy, Hendrixa jakiegoś. No było niby dobrze, ale czegoś tam mi brakowało. Bo no było ostro, były gitary, ale to jeszcze było nie to.
I któregoś dnia usłyszałem punk rocka, nie? Chyba UK Subs. I to było dokładnie to, o co mi chodziło. Było szybko, krótko, agresywny, niedamski wokal, taki chamski, bez tych popisów, 10-minutowych utworów, taki kop, nie? I jeszcze jak się dowiedziałem, co to jest punk, No Future, no kurwa. Idealnie. No idealnie mi wpasowało, nie? No i się zaczęły koncerty, wyjazdy i tak dalej, i w ogóle No Future, picie jak tylko można było. Później mi ojciec załatwił, że mnie wzięli do wojska. W wojsku to już, tak pod koniec wojska to się całkiem pogubiłem, bo byłem w wojskach spirytusowych. W każdym samolocie było 13 chyba litrów spirytusu, który można było umiejętnie spuścić, nie? Wszyscy pili ten spirytus, tylko nie można się było dać złapać, bo to był sabotaż, obniżenie wartości bojowej sprzętu latającego. Mhm. Ja już wtedy tak piłem w tym wojsku, że było mi wszystko jedno. Czy mnie ktoś złapie, czy nie. Chodziłem sobie, potrafiłem nalać nawet do kosza na śmieci, na kompanii, na korytarzu, nie? Nie obchodziło mnie to w ogóle, ale jakoś się wyślizgałem, ślizgałem się z tego wojska, nic mi się tam nie stało. No i trzeba było iść do pracy, bo już byłem dorosły. Z tym, że miałem o tyle dobrą sytuację, że rodzice nie wymagali ode mnie, żebym się dorzucał do jakiegoś czynszu czy jedzenia, więc to, co ja zarobiłem, to miałem na picie, nie? I przypijałem, a jak się kasa kończyła, to można było pożyczyć, bo było skąd oddać i tak dalej, i to się tak kręciło, nie? Zmieniałem te prace tylko po to, żeby pić. No i później już w sumie sytuacja w tym moim miasteczku się stała taka troszeczkę nie do wytrzymania, nie? Każdy mnie już znał jako pijaka. Tylko, że ja wtedy też myślałem, że jestem panem pijakiem, nie? Bo przecież nie piłem wina. Piłem tylko wódkę, tylko w knajpie. Stawiałem i tak dalej. Byłem pan pijak, nie? Tylko, że to nie było tak, bo inni widzieli co innego, nie? Kiedyś pamiętam, zaprosił mnie kolega, bo mnie spotkał pijanego i on też był pijany, zaprosił mnie do domu, bo żona ma urodziny. Zajebista akcja, nie? Wyszliśmy tam do tej jego żony, ja jej złożyłem jakieś życzenia durne. Tam siedział taki jakiś jej kolega i mówi, nie mamy taniego wina, nie? Tak do mnie. No, tak mnie obraził. Tym, naprawdę, to ja byłem taki urażony, że wybiłem mu zęba, nie? Ale to już było po imprezie. I w sumie w tym małym miasteczku się zrobiło za ciasno, nie? I tak jak, wiesz, niektórzy zmieniają knajpy albo trasę do domu, bo tam już ich znają. I tam, to ja zmieniłem kraj. Pojechałem do kolegi. Ale uciekałeś w sumie przed czymś, czy co? No bo... Nie, mi się już źle piło. Już nie było tak za bardzo skąd kasy brać. Już wszyscy mnie znali. Rodzice też już tak niezbyt chętnie mnie utrzymywali, nie? Ale mój ojciec w międzyczasie umarł. I wyjechałem do Grecji. Pomieszkałem trochę u tego kolegi, ale on już nie pił tak jak kiedyś ze mną. Wydoroślał, nie? Bo był już tam w tej Grecji 17 lat. Musiał się jakoś utrzymać i tak dalej. I był z Dorotą, oni razem wyjechali. Więc już nie było takiego picia jak kiedyś. Jak popiliśmy przy jakimś grillu, no to oni spali do 16, a ja się budziłem o 5 i co? Piwa było pełno, jakieś cipuro czy raki też zawsze stało. To zanim oni się obudzili, to ja już drugi raz byłem nawalony, nie? I było mi źle po prostu tam. Wiesz, nie mogłem pić tak, jakbym chciał, nie? A ja chciałem cały czas pić. A tam jest inna kultura picia. Nie wśród Polaków. No ale jest. Więc powiedziałem temu mojemu koledze, że znalazłem sobie pracę i mieszkanie. I poszedłem sobie do parku, nie? Bo tam już poznałem tych koczowników polskich. I poszedłem sobie do parku. I tam piłem cały czas, bo... Ty nie miałeś mieszkania, tylko po prostu spałeś tam na ulicy. No, bo tam było bardzo łatwo być bezdomnym. Dlatego, że było ciepło, było się gdzie wykąpać, było skąd wziąć ciuchy,
i było gdzie jeść za darmo, te różne organizacje były, nie? Był komfort picia zajebisty, a oprócz tego picie było strasznie tanie, nie? Nikt nie miał problemu z piciem, pili wszyscy. Później poznałem poprzednią kobietę mojego życia, tak jakoś miałem okres niepicia, bo chyba nie miałem siły. A ja schludnie ubrany byłem, mimo tego, że byłem bezdomny, nie? Bo miałem jak... No, bo przeszkadzało mi bycie niewykąpanym, nie? Jakoś to tak starałem się kontrolować. Poznałem tą kobietę, ona mnie tak przygarnęła najpierw do domu. Ja jej mówię, że jestem alkoholikiem, ale nie pijesz. Wiesz, no nie piję teraz, nie? No i pomieszkałem u niej na takim materacu trochę, później już tam razem. Zmusiła mnie do pracy. Musiałem chodzić do tej pracy, tam, na jakąś budowę. Mądrości szefów wytrzymywałem, no tak góra 3 tygodnie. Z tym, że w Grecji było bardzo łatwo o pracę, nie? Odchodziłem z pracy na drugi dzień, szedłem gdzie indziej. I starałem, i nie piłem, nie? I pamiętam, wracam taki zadowolony do domu, bo w Grecji w pracy się pije. Normalnie, oficjalnie, pali się papierosy i pije się. I ja odmawiałem tego picia przez cały czas. I wracam do domu, taki zadowolony. Ona mówi, ty chyba coś piłeś. Mówię, że jak ja będę pił, to ty nie będziesz miała wątpliwości, czy ja piłem, czy nie, nie? No i później się tak zdarzyło, że akurat się napiłem, pobiłem kelnera i wątpliwości minęły. I nie wiem, czy zauważyłeś, że kobiety, matki, żony pomagają w piciu, nie? Bo nie są w temacie. One strasznie pomagają. Generalizujesz trochę, ale... Trochę tak, no generalnie tak, no bo później u niektórych z nich przychodzi ten moment, że mówią dosyć, nie? Mhm. Ale w sumie łatwo jest nimi manipulować. Też do pewnego momentu, ale to jest łatwe dla profesjonalisty, nie? I miałem takie okresy, że na przykład wychodziłem sobie z domu, wracałem po tygodniu, miałem się gdzie wyspać, wykąpać, przebrać, zrobić pranie i mogłem sobie iść dalej. Reanimować się i od nowa. Albo nie iść dalej, poczekać trochę. I następna cegiełka, która mi wskoczyła. Doszedłem do wniosku takiego, że jeżeli moim celem jest nieposiadanie filmu, nie? Chlanie cały czas i bycie nieprzytomnym, to co za różnica, co ja piję? Przecież nie ma różnicy. Alkohol to alkohol, nie? Ważny jest cel, a nie droga do tego celu. Więc na przykład, jeżeli dogorywałem w domu i nie mogłem już wyjść, żeby się napić, nie? To był jakiś denaturat, nie? Albo jakieś inne alkohole niespożywcze, na przykład drogie perfumy. Mogłem to wypić i wtedy miałem siłę, żeby wyjść, nie? No i tak to trwało 6 lat. Tak mnie wspomagała, nie? I zobacz, się mówi o tych różnych poziomach dna, nie? Takich, wiesz, które każdy z nas osiąga. I zobacz, miałem taki epizod, że leżałem na kartonie pod murem z kamienia. Nie miałem żadnych planów, żadnych marzeń, nie miałem też żadnych takich bólów do kogoś czy do czegoś. Tak jakby mnie nie było, leżałem sobie na tym kartonie. Nieopodal pili moi koleżcy i jak przychodziła moja kolej, to przynosili mi ten kubeczek, wypijałem. Jak przychodziła moja kolej, żebym sobie zapalił papierosa, to mi przynosili, a ja sobie leżałem, nie? No dno. A dla mnie wtedy to był stan bliski ideału. Nie musiałem nigdzie chodzić, nie musiałem się o nic starać i piłem, nie? No ale też nie umiem... No ale to jest stan ideału dla chorego umysłu, który wydaje mu się, że to jest... No wiesz, jeżeli... Ja zajebiste użyłem, życie. No jeżeli... To znaczy, to nawet nie chodziło o życie. Ja nie traktowałem tego w takich kategoriach, że ja chcę żyć. Ja nie chciałem istnieć, nie? A próby samobójcze
no słabo się kończyły. No nie wychodziło mi. Więc ja chciałem nie istnieć. I to leżenie na kartonie wtedy, to było coś zajebistego dla mnie. Nie? No ale to długo nie mogło trwać. I pamiętam, no to trochę pójdę do przodu. Przestałem kiedyś pić, nie? Nie piłem już tam półtora roku chyba. To jest dygresja, czy to jest teraz? Zaraz wrócę do tamtej opowieści. Przestałem pić, nie piłem chyba z półtora roku. Poszedłem do pracy, do takiego Kosty. On miał antykwariat i księgarnię. Pierwszy dzień pracy, ciężko było. I on mówi do mnie, Andrea, chcesz piwo? Ja mówię, że nie chcę. No jak, Polak, nie chcesz piwa? Ja mówię, jestem alkoholikiem, nie piję. On tak się na mnie spojrzał, mówi, Andrea, brawo. Mój brat też jest alkoholikiem, też już nie pije i to już 3 dni. Nie? To zawsze budzi uśmiech, jak opowiadam tę historię. Tylko, że 4 dni później ja zacząłem walić, a brat Kosty miał już 7 dni. Nie? I budzę się, chyba zeszło mi wtedy na piciu, jak wróciłem po półtora roku do picia, to mi zeszło z miesiąc albo 2 tygodnie, no jakoś tak. Budzę się, otwieram oczy, gdzie jestem, w domu, dobrze. Pierwsza myśl, czy coś przyniosłem do picia? Trzeba sprawdzić pod kanapą, nie? Nie ma. Dobra, trzeba iść się wysikać po ścianach, siadam na kibel. To żyganie, to wszystko, każdy to zna, nie? Łzy, te suche wymioty, ból, nie można leżeć, nie można siedzieć. I mówię sobie tak, że nie będę już pił, nie? Dlatego, że więcej czasu zajmuje mi staranie się o alkohol, jakieś nawiązywanie kontaktów, których ja w ogóle nie chciałem, niż sam ten stan, do którego ja dążyłem, nie? Po prostu alkohol przestał się sprawdzać. Nie piję. Ale w głowie, bo umieram, nie? Po tym strasznym piciu. A w głowie, no, kurwa, jedna lufa i będę zdrowy. Nie piję. No i tak to się toczyło przez cały dzień. Tam Mircia wstała, poszła do pracy, nie zwróciła nawet na mnie uwagi. Ten wstyd, to wszystko. Jakieś melisy zacząłem pić, żeby tylko zasnąć, bo jak śpisz, to czas leci, nie? Jak się budzisz, to już jest troszkę lepiej. Jak się obudzisz następnym razem, będzie znowu troszkę lepiej. No udaje mi się tam, jakoś udało mi się zasnąć. Budzę się, znowu noc. Otwieram oczy, 3 typów stoi. Zamknąłem oczy. Kurwa, co ja zrobię? Co musiałem zrobić, żeby mnie znaleźli w Atenach? Przyszli do domu. Mówię, już się nie wymigam z tego, nie? A to ci kumpel od picia? Nie wiem, kto to był w ogóle. Jacyś 3 goście, nie? I tak leżę z zamkniętymi oczami i kombinuję, co tu zrobić. Mały pokój. Mircia w sypialni. Mówię, dobra, no wcześniej czy później i tak dostanę. I tak się wyjaśni, nie? Więc usiadłem na kanapie, ten jeden przysiadł na ławie i taka myśl, przecież w nocy Mirka by nie wpuściła nikogo do domu, to bankowo samo mamy. Mhm. I przez tego jednego sięgnąłem sobie papierosa i faktycznie były to o mamy kamień z serca, nie? I to tak w skrócie opowiadam. I od tamtej pory przestałem pić, nie? Przestałem, bo alkohol przestał działać. Znalazłem sobie swój świat, zacząłem robić rzeczy, które chciałem robić. Taką swoją twórczość. Miałem fajny... Ale przestałeś pić tak po prostu sam z siebie? Nie, ja już wcześniej chodziłem na meetingi, tylko zapijałem, nie? Po jakimś czasie. Tutaj jak przestałem pić, chodziłem na meetingi. Miałem takiego kolegę z dzisiaj, wtedy miał 15 lat stażu. O, on mnie bardzo naprawiał, nie? To ja jestem z tej starej szkoły aorskiej, nie? Że kopa, obudź się, nie? Kurwa się ogarnij, a nie tam głaskanie jakieś, nie? To Zdzisiu mnie bardzo naprawiał, ale pomógł mi dużo i nie piłem, nie? I miałem fajny świat, stworzyłem sobie fajny świat i było mi w sumie dobrze. Później musiałem tu wrócić, to ci opowiadałem, jak się skończyło po pół roku. Tej męki było mi tak smutno, jak tutaj wróciłem,
żadnych znajomych, to chora matka i tak dalej. Było mi tak smutno, takiego smutku nie miałem nigdy w życiu, nie? I w związku z tym, że wysiadły mi już wtedy nogi, a matka miała dużo tych lekarstw przeciwbólowych, to zacząłem sobie brać te lekarstwa i zaczęło się robić fajnie, ale ja nie chciałem, żeby było fajnie. Bo ja się nie chciałem bawić, nie? No to zacząłem te lekarstwa popijać wódą. Ale to trwało parę dni i tak sobie... Bo też musiałem się opiekować matką w tym czasie. Więc na przykład rano brałem prochy, robiłem wszystko, co musiałem zrobić. Tam jakieś pranie, obiad i tak dalej. A wieczorem dokładałem prochów i popijałem wódą, nie? I szedłem sobie spać. Wyłączało mnie. To było to, o co mi chodziło, nie? Ale też mi się nie podobało to już, bo ja już tego nie chciałem, tak jak wcześniej, nie? Że chciałem mieć ten stan cały czas. Już nie było mi to potrzebne, bo wiedziałem, że można fajnie żyć, nie? I już tak kombinowałem, jeszcze brałem te prochy, popijałem sobie wódą, ale już tak kombinowałem, że trzeba by pójść na terapię, jakoś to ogarnąć. Resztę rzeczy miałem mniej więcej poogarniane. A coś nie zagrało, coś trzeba to ogarnąć i brat mnie jednym SMS-em bardzo namówił na terapię. Czyli tak miałem iść, ale przyspieszył, nie? Moją decyzję. Wysłał mi SMS-a, gruby ty kurwo, nie? I poszedłem na terapię. W sumie nawet nie miałem przeładowanego programu po rozmowie z terapeutką. Ogarnąłem ten jeden temat, co nie zagrało. Głody, nawroty i tak dalej. No i dobra, i teraz nie piję trochę. Jakiś czas, nie? No. I tak wracając jeszcze... A powiedz mi, czy doszedłeś w końcu do tego, jakby o co chodzi z tym poczuciem, właśnie z tą chęcią, jakby żeby nie istnieć, nie? Zresztą ja... Bo ja mam zdiagnozowaną depresję, nie? No właśnie, no bo to jest takie silne depresyjne za jakby taki objaw, no. Jak nie chcesz być po prostu. I też się zastanawiałem nad tym, czy na przykład ten, to moje picie nie pogłębiało tej depresji. No alkohol jest bardzo silnym depresantem. Ale też z drugiej strony, gdybym ja nie pił, a od dziecka miałem właśnie takie stany, że chciałem, żeby mnie nie było. Czy gdyby nie alkohol, który mnie odciągał od tych myśli, czy ja bym sobie wcześniej czegoś nie zrobił, nie? No, wiesz co, alkohol pogłębia depresję. No, to, no ale w związku... I to nie jest moja, wiesz, nie, wydaje no mi się, tylko wiadomo, to jest fakt. Nie? Ale też w związku z tym, że ja się znajdowałem cały czas w stanie, no praktycznie bez filmu, nie? 30 lat. To nie zauważałem tej depresji, nie? Bo ja się nie budziłem i byłem tam jakiś smutny, czy coś się ze mną działo. Tylko pierwsza myśl, napić się, wychodziłem i piłem, nie? I moje życie się skupiało tylko wokół tego. Więc nie wiem. Ogólnie też, no nie będę zganiał na system, nie? Że jak się okazuje, że mieszkanie będziesz miał za 30 lat, że będziesz chodził w jakiejś fabryce w koszuli flanelowej, nie? Tak jak teraz chodzę. W ogóle nie było to dla mnie pociągające, nie? Jako dla dzieciaka. W ogóle nic mi się nie podobało. Też swoje dołożyła na przykład szkoła podstawowa, nie? Bo ja ci mówiłem, że ja się czułem taki odpowiedzialny za brata i tak dalej, że tam broniłem niby tą rodzinę. Znaczy ja ich broniłem. Ja ich nie mogłem obronić, nie? Ale w mojej głowie ja ich broniłem. I była na przykład taka sytuacja, ja byłem bardzo dobry z historii, nie? Dyrektor szkoły, który uczył mnie historii, wychwalał mnie pod niebiosa. I któregoś dnia, było w 8 klasie, zaczął szarpać mojego brata, nie? W szkole. I ja mu coś warknąłem temu dyrektorowi. Na koniec 8 klasy wstawił mi truje, nie? I tak mi się to nie podobało w ogóle, nie? Nie chciało mi się brać w tym udziału. Zresztą też nie mogłem zrozumieć, że jeżeli ja chcę być, załóżmy, malarzem, po co mi matematyka, nie? Dalej tego nie mogę zrozumieć, nie? Po co mi matura z matmy, jeżeli ja chcę być kimś innym. Ale dobra, to mniejsza o to. Nie wiem. Jesteś punkiem, więc duszę punkową masz. Z takich rzeczy się wyrasta, nie? Rzeczywistość. No. Z takich rzeczy się wyrasta.
chyba. Ale to bycie punkiem mi też pomogło w piciu, nie? Bo zero przyszłości, koncerty i tak dalej, i tylko walenie. Mhm. Nie? Powiedz, ty myślałeś w ogóle, żeby się tą depresją zająć? Bo to nie jest coś, co to przechodzi... Znaczy, biorę prochy, nie? Antydepresanty. I teraz tak. Te, które biorę już tam od długiego czasu, jakby trochę przestały działać, nie? Więc poszedłem do lekarza, przypisała... Wiesz, jak z prochami, muszą potestować najpierw, nie? Czy działają. I przetestowała na mnie, przetestowałem na sobie jedne. Czułem się tak podle, że nie jestem gotowy na razie na nowe testy na ludziach, nie? Na razie biorę te, które brałem. Dobra, jakoś żyję, nie? No, to tyle. Chyba, że chcesz o coś zapytać, o siły wyższe albo coś. Nie, 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 o siłach wyższych nie będziemy rozmawiać. Nie chciałeś. Nie, no. Dobrze, Andrzej, to ja dziękuję, no. No, dobra. Dziękuję, że przyjechałeś. Ile jechałeś pociągiem? Autobusem jechałem. Autobusem jechałeś? Nie wiem, 8 godzin, 9. Matko Bosko. Do następnego odcinka. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.